Hej, studzie, witam wszystkich ponownie, z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w FTL. Wracamy sobie, lecimy sobie dalej. Jak widzicie, już mam tu troszkę zlevelowanych gości. Trochę ich poszaradowałam, żeby mieli też inne. Naomi jest moim standardowym pilotem, jednak troszkę postawiłam ją tutaj, że troszkę sobie w tarczy dodała. Tak właściwie tak, o, bo mi się tak umyślało. To jest nasz standardowy tarczownik, więc on już ma wymaksowaną tarczę. To jest nasz standardowy koleś od silników. On też już ma wymaksowaną umiejętność. To jest nasz silnikowiec? Nie, to jest nasz ten, strzelec. To jest nasz strzelec, jednak jego zamieniłam tutaj na miejsce i wymaksowałam mu umiejętności silnika. On stoi bodajże w drzwiach czy w kamerach, ale dałam go na tarczę, żeby troszkę podlewelował. On jest w obecnej chwili tu, to jest chyba nasz naturalny silnikowiec, tak. I on ma silnik na maksa, a to jest nasz zapasowy pilot, którego maksuje. I o co chodzi w levelowaniu? Chodzi o to, że właśnie oni tutaj mają next level, 14/5. I tyle razy, ile na przykład uderzy pocisk w tarczę albo minie statek, tyle razy oni musi ten pocisk to zrobić, żeby oni zyskali level po prostu. Kolejny punkt w danej umiejętności. Dlatego na przykład najtrudniej jest wylevelować właśnie pilota, co się właśnie stało, i silnikowca, ponieważ misy zdarzają się najrzadziej. I mamy teraz tutaj taki dodatek. Evade to jest umiejętność unikania. Normalnie z podstawowym pilotem mamy ją na 10%, natomiast każdy level daje nam dodatkowe 10%. Do tego, jeżeli zlevelujemy naszego pilota albo silnik, to wtedy zyskujemy dodatkowe procenty uników. Na takiej zasadzie to wygląda. Drona mu usunę. No niestety nasz strzelec nie jest wylevelowany. Tak, jeszcze mu troszkę brakuje. Troszkę musi postrzelać. Zamieniłam sobie tutaj także bronię. Chodzi o to, że jak trafią mi tutaj w mój system broni, to żeby mi wyłączyli Artemisę, z której ja nie zawsze korzystam, a nie wyłączali Bruiser Lasera. To jest bardzo ważne. Silnik mu rozwalmy. Kurde. Dobra. Na szczęście nasz koleś od broni leveluje za każdym razem, jak wystrzeliwujemy coś. Więc o to się akurat nie ma co martwić. Dobra, rozwaliliśmy go, mamy dodatkowe skrapy, mamy też skraty obronienie tego outpostu, więc mamy jeszcze więcej. Co prawda troszkę damage'a, tam ze 3 albo 4 kreski mi trafili ze 3 albo 4 razy, ale to tam nie jest aż tak złe. Ja nie chcę tutaj dive'ować, więc lecimy od razu do exita. Continue. Możemy kupić paliwo, co ja bardzo chętnie zrobię. Tak. I lecimy do następnego. Ojej, ojej, jakie to niefajne. Civilian sector zone controlled. O co chodzi? Sektory zielone są sektory zwykle cywilne, w których nie ma zbyt dużo przeciwników, jest za to dużo sklepów. Sektory czerwone to są sektory wrogie, w których są zazwyczaj jacyś buntownicy, właśnie rebelianci albo jakieś wrogie do nas istoty, wrogo nastawione do wszystkich innych, tam nie ma za dużo rzeczy, ale za to można bardzo się obłowić na walce z innymi statkami. Natomiast w Nebuli chodzi o to, że to są po prostu nebule, to są mgławice bodajże, na polski to się tłumaczy, i w nebulach nie działają nam sensory. Dodatkowo może się zdarzyć tak, że będziemy mieć burzę w nebuli, co nam automatycznie wyłącza połowę zasilania naszego reaktora. Co prawda, to się wyrównuje tym, że dostajemy dużo więcej skrapów, zarówno za wykonywanie jakichś questów, za znajdowanie różnych rzeczy, za pomaganie innym, za walkę ze statkami. Bardzo, bardzo ważne jest, że jak macie nebulę, to wybieracie trasę z największą ilością nebul. Natomiast to mnie się nie podoba. Ale dobra, może pójdziemy tutaj. Tu, tak, w ten sposób.
i zobaczymy, jak tutaj będziemy ustawieni. Jeżeli tutaj nie będziemy mieli jakiegoś dobrego uzbrojenia i dobrych tarczy, tutaj trzeba mieć trzeci poziom tarczy już, to pójdziemy tutaj, a jeżeli będziemy mieć w porządku, to pójdziemy tu i tutaj się zdecydujemy nad Nebulą i polecimy tu. Myślę, że w taki sposób. No to lećmy do Zoltana. Dlaczego do Zoltanu? Bo ja nie mam żadnego Zoltanina, tak? Ja nie mam? Human, NG, Mantis. No, nie mam żadnego Zoltanina. O, tu jest sklep. 1, 2, 3. No. Ja nie mam żadnego Zoltanina i może się zdarzyć tak, że będziemy mieć po prostu więcej walk. In the study. You arrive at Zoltan Research Facility. They say they are researching genetics disordination due to status sleep and prolonged FTL travel. They ask if your crew has the time to undergo a few scans. A spróbujmy. O, mamy 17 krapów. I nic mi się nie stało! To jest najważniejsze. Znaczy, nic się nie stało mojej załodze. A, niestety to jest puste. Więc lećmy tu. Zobaczmy, co tu mamy. Ewentualnie będziemy coś kombinować. Page 2. Nie, nic fajnego. Najlepsze są właśnie bronie laserowe. Takie, które strzelają takimi pojedynczymi laserami. Jest jeszcze kilka rodzajów broni. Artemisy, właśnie taki Hermes. To jest całkiem niezłe, ale nie najlepsze. Dobra. Czy jest naprawdę statek? Nie. Może kiedy indziej. Polecimy tu i polecimy w dół do Nebul. No, myślę, że tak będzie dobrze. O, super. Jest walka. O, dobra, oni nam nic nie zrobią, więc się nie muszę jakoś specjalnie wysilać. Rozwalmy im drony. Oni mają tylko drona naprawczego, więc... Bo to nam zdejmuje tylko jedną tarczę i oni mają laser, który się przez tarczę w ogóle nie przebija, więc się nie ma o co martwić. Dobra, wyłączyliśmy im drony i mają jeszcze pożar. Rozwalmy im tarczę, a później rozwalimy im silnik. Jak się ma dwie tarcze, to też jest dobry statek do treningu swojej załogi, więc... To jest nawet lepszy statek niż taki, jak ja miałam. Tak, włączają swoje FTL, niestety jest opóźnione! Rozwalmy im tarczę. Jakby ją ewentualnie włączyli, to na pewno ją zniszczymy. No, super, nie zdążyli. Co też jest ważne, jeżeli uda nam się zabić załogę, nie rozwalając statku, to też dostajemy trochę więcej skrapów, więc... O tym też należy pamiętać. Tak, tak, tak. No, myślę, że tak będzie dobrze. Aha. Oni nam mogą zrobić krzywdę. Oni mają ten sam pistolet laserowy, co my. A on strzela 3 razy. Więc nam zniesie tarczę. Jeżeli wystrzeli synchronicznie... Wow, dobra. Tylko jeden pocisk. Okej. Okay. Celujmy w broń cały czas, bo oni ją będą naprawiać właśnie. Dobra, tym razem udało nam się trafić za 2. On ma jeszcze NG do naprawy, więc... Long range scanner. A, to jest bardzo fajna augmentacja. Ona jest warta 30 w sklepie do zakupu. Do tego 15 skrapów, 2 paliwa. Przyjmę tą ofertę. Mi się ona bardzo podoba. Właśnie ten long range scanner pozwala nam na zeskanowanie, co jest tutaj w okolicy. I polecimy sobie tu. W takim razie zamiast tam w lewo. The Pierce Bacon is coming from the surface of a nearby moon, picking up a single life form. You find a man living alone in a cave from the... It looks... Leave the Batman. Ostatni raz to mi się nie opłaciło. To bardzo. Niestety tutaj nic nie ma, więc polecimy sobie tu. Tu jest wyjście. Mam strasznie źle usytuowane wyjście, naprawdę, bo zamiast gdzieś na końcu mapy, to mam gdzieś w środku. Dobrze, ma rakiety i niestety ta rakieta nam zrobi troszkę szkody. Więc od razu w broń strzelaj. Sprawdź, czy tu się nic nie pali. Nie pali się. Dobrze. Teraz mu zdajemy tarczę.
Serio? Ile ty jeszcze potrzebujesz, żeby wylewelować? 31 na 58? 32 na 58? 8, 18... 26. Ojej, nie pozwolę ci się nawet załadować troszkę. Nie ma takiej opcji. O, tu jest sklep. Raz, dwa... A tutaj nic nie ma, więc tutaj nie ma sensu skakać. No to skaczmy od razu do sklepu. Aha, tutaj nie ma sklepu. A nie, tu jest sklep. Spoko. Powiedz mi, że... Uuu, Pike Beam i Bruiser Razor. Bruiser Razor jest lepszy. Dodatkowo z Bruiser Razorem możemy dojść do samego końca gry. Ja nie mam nic na sprzedaż. Wiecie co, kupię sobie Bruiser Razor. On strzela 3 razy, jest naprawdę dużo lepszy od innych. Dobra, jak sobie doładujemy w... Czy ja mogę już to zrobić? 35, mogę sobie jeden doładować, więc to nawet nie ma sensu. Więc skaczmy. Jeden, dwa, trzy. Nie zdążymy. Więc skaczmy po prostu. No, 5 paliwa, super. To jest zawsze ryzykowne. Mantis Homeworld. My mamy jednego Mantisa, więc to się nam może całkiem nieźle opłacić. Czasem będziemy mieć po prostu możliwości w różnych rozmowach, będziemy mieć po prostu możliwości wykorzystania tego Mantisa. Niestety ten sklep muszę sobie opuścić. No cóż, czy ja mam włączony stoper? Czy jak zwykle go nie włączyłem? Mam włączony stoper. Świetnie. The ship would make a mighty fine prize. Prepare to battle. Okej, ty masz tylko jeden raser, ale dobra, masz... tego gostka. Idźcie tu mu pomóc. Rozwalić ci to. To chyba strzela 2 razy. Nie, to strzela nawet raz, więc spoko. Nie pozwolimy mu się wycofać, po prostu go zabijemy. Świetnie. Ty jesteś lekko ranny. Ty idź tu. Wracaj na swoje stanowisko. Okej, okay, włączają napęd FTL, więc rozwalmy mu silniki. Ale jest opóźniony, bo go naprawiają, dobra. Teraz jest jeszcze bardziej opóźniony, teraz go jeszcze bardziej opóźnimy. Nie wiem po co on wysyła tutaj swoich ludzi, skoro ja go zaraz zabiję. No dobra, komputer nie jest zbyt inteligentny. Naprawia broń, teraz naprawia sterowanie. No i poszedł z dymem. Świetnie, mamy dużo skrapów, to mi się bardzo podoba. Wylecz się. Coś tam... Alarm gra. No ale dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy... Possible ship detected. Ale stąd musimy polecieć tu i tak, i tak. Więc w takim razie może polecimy... A chodźmy tutaj, zobaczymy. Co to będzie. I tak... że to jest dość daleko, a my możemy sobie pozwolić na... Gdzie tym razem wylądujesz? Tutaj, tak? Idźcie mu pomóc. On już tam może zrobić krzywdę. Dobra.
Okej, okay, rozwaliliśmy go, zanim zdążył coś powiedzieć. Ty też jesteś troszkę ranny. Wracać na miejsca. Ła! Dobra, fajnie, że nie było ich w zasięgu broni. Chcę, żebyście rozwalili tarczę, chociaż niekoniecznie. Dobra, jeszcze raz. On bodajże zginie tutaj. On nie. Nie będziemy nigdzie skakać. Nie ma potrzeby na to. Świetnie. Ty idziesz tu. Przydałoby mi się więcej zasilania. Więcej prądu by mi się przydało. Okej, okay, rebelianci. Dobra, oni mi krzywdy nie zrobią tymi swoimi brońmi. Not enough power! No! What will I do? W sumie rozwalaj mi silnik. Chociaż tak. I tak. Serio, kurwa? Trzeba ci jak najszybciej ludzko wylewelować. Ty już nie masz zbyt wiele. Nie masz. Okej. 4, 8, 12. Pewnie myślę, że nigdzie nie poleci. Nie, dziękuję, nie jestem zaintrygowana. Świetnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mogę jeszcze nawet... Tak. Dobra. Na spokojnie. Self five missiles. W sumie 5 rakiet mogę im sprzedać. To mnie jakoś nie boli. Tu się nic nie dzieje, więc to miniemy od razu. Nie będziemy marnować czasu. I'd the civil ship. Dobrze, gdzie? Tutaj, tak? Tutaj to mi nawet bardzo odpowiada. Okej, okay, musimy już kończyć nagrywanie. Się idź podlecz. Myślę, że mogę... Nawet chwilowo ci mogę odebrać z silników. Co prawda tam spadło 5%, ale to nie jest nic jakiegoś wielkiego. Dobra, mają teraz dwóch członków załogi, więc się nie muszę przejmować. A, udało mi się... Tarcze. O Jezu, jeszcze te misy. Kiedy ty ziód zlewelujesz? Jeszcze trochę, jeszcze 6 strzałów. Dobrze. Ten strzał i zabije. Więc na spokojnie. Okej. Okay. Fajno. Lubię podwójne nagrody. Czy jest tu gdzieś? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Autoscan z cloakingiem. O, jeszcze z rakietu. Niefajnie, niefajnie. Ta rakieta mi bardzo napsuje krwi. Pozbądźmy się cloakingu. Cloaking mi się bardzo nie podoba. Akurat to, co najgorsze, tak?
Jeszcze zdążył wystrzelić tę pierdoloną rakietę. No dobrze. Minęli go, chociaż tyle. Wracasz na swoje stanowiska. Zabij go. Ej, pięknie, levelował. Bardzo się cieszę. Hellbridge Beam. On chyba nie ignoruje tarczy. Czy ignoruje? Forever shield bar of the enemy beams damage is reduced by one. Aha, czyli na jedną levelową tarczę może strzelać, wtedy zada jeden rażeń. To jest bardzo fajne. Slow but reliably powerful standby beam. Te. To jest naprawdę dość potężne. Myślę, że go sobie zostawimy, nawet wypróbujemy gdzieś. Na swoje stanowiska, proszę. I skaczemy. Co tu jest? Nearby Sun, ha? Jest bardzo blisko Słońca. O. On powoduje pożary. Dobrze. A chcesz się tutaj bić? Dobrze, się możemy bić. Pyk. Proszę cię bardzo, lejmy się. Aha, jeszcze ty masz ten. Dobra. Problem polega na tym... Okej. Okay. Odteleportował się. Świetnie, pożar. Dobra, teraz słońce wybuchnie i zaczną się robić pożary. Dobra, ich to rozwaliło. A my tutaj musimy gasić. Mamy trochę skrapów. Na razie możemy spokojnie sobie... Dobra, wracać na stanowiska. Niepotrzebnie ściągałam jego, to mi opóźniło FTL. Napęd mój. Ale dobra. Ważne, że się udało. Intruders on board. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, proszę pana. Weźmy tutaj wszyscy. Się z nimi bić. Ty wejdziesz tu. Tu się pozamieniacie. Okej. Okay. Idziesz tu. To są mantisy, one są niebezpieczne. Okej, okay, dobra. To było trochę niebezpieczne, ale całkiem nieźle nam to wyszło. Wracać na swoje posterunki. Odblokujemy sobie tą dodatkową broń. Akcept. Tam sobie tak. Tam sobie tak. No. I widzicie. Dodałam tutaj po pasku i od razu mi skoczyło do 35 z pełni wyszkolonym pilotem. Więc na to trzeba zwracać uwagę. Zostawiłam sobie 89 na wszelki wypadek, gdyby w następnej strefie zdarzył mi się blisko sklep. Więc you cross paths with a mantis ship that looks to have had dozens of levy of armor planting eight over
what must have been a 100-year career. Its captain is legendary thief Kazab. Your crew look frightened. Spróbujmy ich przekonać. Step forward. He and perform a weird kind of alien haka. You meanwhile charge the battle systems. Dobrze. Ty przejdź tu. Aha, to dobra. To automatycznie to otwiera. Okej, okay, jakoś mnie to nie przeraża. To jest pojedyncze, ale to teleportuje pociski. Więc... O, świetny mis. Więc jak już to mnie przeraża. No. Na swoje pozycje. Cyk. Cyk. Super. Dlatego chciałam mieć ten podwójny Bulzer Laser. On naprawdę bardzo mocno działa. Zwłaszcza w takich przeciwnikach. Próbujemy ich udusić? Nie, zdążył to naprawić. A niech będzie tu. Świetnie. Bardzo mi się podoba to połączenie. Super. I ciebie. Wiecie co? Te dwójkę zamienię ze sobą. Ja chcę mieć jednak mimo wszystko drzwi zamknięte niż skanery. Dobrze, i lecimy do Exita. Continue. You being charging your FTL drive and to do a quick scan of local planet. You find the ruins of a recently destroyed Federation colony of the surface. There must be rebel ship in the victim. Go look for the rebel ship. Okej. Okay. Oni mi za wiele nie zrobią. Więc się nie obawiamy. Rozwalmy im drony i rozwalmy im silnik. Pięknie. Drony zostaną zniszczone, zanim oni cokolwiek zrobią. Nie podoba mi się ta propozycja. We will not accept surrender. O, to mi się bardziej podoba. Next sector. Engi controlled. Mam dwóch Engich. Tutaj się mogą podziać bardzo fajne rzeczy. Więc spoko. Mówiłam, że tutaj będzie sklep wczesny. Tylko gdzie ja chcę iść? Sprawdźmy ten. Najwyżej się cofniemy. Takie zygzaki porobimy. Ty nie masz nic fajnego. No to wracamy. Dobrze. Chcę tam polecieć. Chcę zobaczyć, czy nie mają jakieś fajne broni na przykład. Na przykład jak Pike Beam, albo... Nie, Hall Laser 1 mi się nie podoba. Już wolę Pike Beam. Zamiast... Halberd Beam. On wymaga... On robi... 2 damage per room. Wymaga 3 barów. Ładuje się 17 sekund. Mhm. To wymaga 2 barów. Robi 1 hit per room. Nie umija tarczy. I ładuje się 16 sekund. Mając 2 Bruiser Razery i ewentualną Artemisę w zanadrzu, myślę, że Pike Beam mi się bardziej przyda. Więc Halber Beam, wylatujesz. I ty wlatujesz. I fajnie by było mieć cloaking, wiecie? Jednak zamiast cloakingu myślę, że w tej strefie skupimy się na podpakowaniu tarczy do trzeciego poziomu. Czy ja chcę coś kupić innego? Myślę, że ze 3 naprawy. Nic. Dobrze.
zapisane, wszyscy żyją. Dobrze, tego Pike Beama to ja bym nawet dała tutaj. Na razie go zamienimy i bym go bardzo chętnie, bardzo szybko ładowali. Potrzebuję na to skrapów. 75 i 90 to razem jest 165 plus 50, 210. Troszkę mi tego będzie potrzebne, ale i tak na razie bardziej mi pasuje skupić się na dodatkowych paskach. You arrived at a smolder. Kurwa, pół godziny, bo znowu sobie zapomniałam, że mi budzik dzwonił. Dobra, w takim razie w tym miejscu podziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja się troszkę zagalopowałam jak zwykle, ale to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do usłyszenia ponownie. Na razie.